Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Niemcy Bydgoszczy, taki jest tytuł tego referatu, Niemcy Bydgoszczy 1920-39 wokół trudnej kohabitacji, czyli współzamieszkania. Niewątpliwie jedną z głównych przyczyn generalnej zmiany oblicza narodowościowego Bydgoszczy był eksodus ludności niemieckiej. Na mocy traktatu wersalskiego znaczna część obszarów dawnych prowincji poznańskiej i Prus Zachodnich weszła w skład odrodzonego państwa polskiego. Do macierzy powróciła wówczas Bydgoszcz. 19 stycznia 1920 roku uroczyście przekazano miasto w ręce polskie. Bydgoscy Niemcy przyjęli to wydarzenie raczej spokojnie, a nawet z deklarowaną lojalnością. Przywrócenie miasta Polsce diametralnie zmieniło jednak status jego niemieckich mieszkańców. Stali się jedynie tolerowaną mniejszością narodową zamieszkującą polską Bydgoszcz. Wobec utraty prestiżu Niemcy przyjęli rozmaite postawy. Większość wyjechała do Niemiec, a ci, którzy zdecydowali się na pozostanie w Polsce, czynili starania o uzyskanie możliwie wysokiego statusu i prawnych warunków pobytu. Z miastem łączyło ich zamieszkanie, niekiedy od kilku pokoleń, posiadany majątek, a i prosty sentyment, który zawierał się w niemieckim pojęciu Heimat. Panowała ogólna atmosfera rzekomej krzywdy, jaką wyrządził Niemcom traktat wersalski. Już w pierwszych latach niepodległości doszło do swoistej wymiany ludności miasta z niemieckiej na polską. Do końca 1919 roku miasto opuściło ponad 20 tysięcy mieszkańców i byli to Niemcy. Największy odpływ bydgoszczan niemieckiej narodowości nastąpił w latach 1920-1922, kiedy miasto opuściło ogółem blisko 32 tysiące osób. Odbywał się w drodze opcji, czyli wyboru obywatelstwa. Nie wszyscy jednak z prawa opcji mogli skorzystać i zmuszeni byli opuścić Polskę. Dla Niemców szokujące było dynamiczne tempo i zakres odpływu ludności niemieckiej. Rozmiany, jakie przybrało to zjawisko, spowodowały wzrost poczucia zagrożenia i obawy o przyszłą egzystencję osób zdecydowanych na pozostanie w Polsce. Początkowo wysoki udział ludności niemieckiej w społeczności Bydgoszczy, który na przełomie lat 1919-1920 wynosił około 80%, malał nieprzerwanie. W końcu 1920 roku Niemcy stanowili jeszcze niespełna 40% ludności miasta. W latach 30. tworzyli grupę blisko 10-tysięczną, stanowiącą około 6,5%. Masowy odpływ ludności niemieckiej z Bydgoszczy był bodajże najbardziej spektakularnym zjawiskiem w procesie odniemczania miasta. Pomimo to miejscowi Niemcy wpisali się trwale w jego niepodległe dzieje. Przedwojenna Bydgoszcz zachowała charakter miasta, w którym szczególną rolę odgrywali właśnie Niemcy. O znaczeniu i roli, jaką odegrali, przesądziła nie liczebność, lecz umiejętność konsolidacji żywiołu niemieckiego, akcentowanie poczucia własnej odrębności narodowej, obrona praw i statusu Niemców jako mniejszości narodowej zagwarantowanych przepisami międzynarodowymi. Niezwykła była aktywność społeczna mniejszości niemieckiej. Część przedstawicieli niemieckiej grupy narodowej zaangażowała się w działalność typowo polityczną. Już w 1919 roku i na początku 1920 roku zdecydowano się na powołanie niemieckich organizacji i stowarzyszeń o charakterze politycznym, zdolnych reprezentować interesy mniejszości, zwłaszcza w zakresie utrzymania odrębności narodowej, kultywowania własnej tradycji i przeciwdziałania ewentualnym procesom asymilacji żywiołu niemieckiego. Kolejnym krokiem była konsolidacja rozproszonych dotąd niewielkich organizacji w silne, scentralizowane związki z jednolitym i świadomym politycznie kierownictwem, które byłoby zdolne skupić i zaktywizować przynajmniej większą część członków niemieckiej wspólnoty narodowej. Jednocześnie pełniły rodzaj patronatu ideowego. Zdecydowany prymat uzyskały organizacje nacjonalistyczne, najpierw Niemiecki Związek Obrony Praw Mniejszości w Polsce, a następnie Zjednoczenie Niemieckie, stojące na gruncie tradycyjnego pruskiego nacjonalizmu. Wspomniane organizacje o obliczu zdecydowanie antypolskim dopuszczały się działalności szpiegowskiej, a ich działacze stawali przed polskimi sądami. Jednak miejscowi Niemcy z niezwykłą skrupulatnością reagowali na faktyczne i rzekome naruszanie postanowień traktatu mniejszościowego, formułującego prawa mniejszości narodowych, interweniując w polskim parlamencie i urzędach, jak i na forum międzynarodowym, zwłaszcza w Lidze Narodów i Kongresie Mniejszości Narodowych w Europie. Skuteczna działalność polityczna bydgoskich Niemców była możliwa dzięki ich silnej i ugruntowanej pozycji ekonomicznej. Dostatek stał się udziałem nie tylko właścicieli dużych przedsiębiorstw przemysłowych i placówek handlowych. ustabilizowaną sytuacją materialną cieszyła się większość członków niemieckiej mniejszości narodowej. Pozycja materialna i gospodarcza bydgoskich Niemców miała swoje źródło w majątku zdobytym jeszcze w okresie zaborów. W mieście pozostali Niemcy, których własnością było wiele przedsiębiorstw przemysłowych, hurtowni, sklepów oraz własne warsztaty rzemieślnicze. Najważniejsze bydgoskie firmy przemysłowe wyrastały na bazie XIX-wiecznej rewolucji przemysłowej i prosperity gospodarczej. W okresie międzywojennego dwudziestolecia były to już najczęściej największe fabryki i zakłady przemysłowe w mieście z wieloletnim doświadczeniem i ustaloną renomą, także międzynarodową. Zachowanie wysokiego statusu majątkowego było celem polityki władz państwa niemieckiego, zwłaszcza Republiki Weimarskiej, ale i III Rzeszy. Narzędziem stał się protekcjonizm gospodarczy Niemiec stosowany w odniesieniu do niemieckiej grupy narodowej w Polsce. W dalekosiężnych planach Niemiec stawiano na utrzymanie niemieckiego stanu posiadania na wschodzie. Państwo niemieckie udzielało pomocy finansowej i kredytowej mniejszości. Pośrednikami w tych działaniach były organizacje mniejszości niemieckiej pełniące rolę dysponentów funduszy płynących z Niemiec. W Bydgoszczy ich transfer odbywał się zwłaszcza przez tutejszy niemiecki bank ludowy. Powszechną cechą działalności gospodarczej bydgoskich Niemców był protekcjonizm stosowany przy zatrudnianiu. Nosił znamiona solidaryzmu narodowego. Miejscowi Niemcy korzystali z pierwszeństwa przy zatrudnieniu w firmach pozostających w rękach niemieckich. Bydgoska niemiecka mniejszość narodowa miała także swój udział w miejscowym handlu. W jej posiadaniu pozostało 15% ogółu placówek handlowych w mieście. Dobra była sytuacja rzemiosła niemieckiego Bydgoszczy. Była to dziedzina działalności gospodarczej, w której Niemcy od dawna posiadali ugruntowaną pozycję. W 1925 roku już po fali wyjazdów w posiadaniu miejscowych Niemców było blisko 250 warsztatów rzemieślniczych, to jest około 35%. W latach wielkiego kryzysu gospodarczego dla Niemców ratunkiem okazały się kredyty udzielane przez miejscowe banki niemieckie. Niemcy niemal obronili swój stan posiadania i w 1937 roku rzemiosło było źródłem utrzymania dla 3% przedstawicieli niemieckiej mniejszości narodowej w Bydgoszczy. Szczególną rolę w życiu gospodarczym niemieckiej mniejszości narodowej pełniły niemieckie instytucje kredytowe. Dominował niemiecki bank ludowy, który prawie zmonopolizował transfer środków z Niemiec. Przeprowadzał wszelkie operacje bankowe, utrzymywał konta większych organizacji niemieckich i klientów Niemców, a zwłaszcza dokonywał wypłat kredytów pochodzących z Niemiec, współpracując z bankami niemieckimi w Wolnym Mieście Gdańsku. Miejscowi niemieccy kapitaliści, właściciele dużych przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych, dysponujący poważnym majątkiem, byli grupą nieliczną, jednak w powszechnej opinii społecznej przedstawicieli niemieckiej mniejszości narodowej traktowano jako ludzi zamożnych lub przynajmniej o ustabilizowanej pozycji materialnej. Dla wielu Polaków właśnie Niemcy jawili się ich jako ich pracodawcy. Sytuacja taka prowokowała wręcz rywalizację, konkurencję i walkę o wpływy, która odbywała się w klimacie antagonizmu narodowego. Niemcy zainteresowani byli utrzymaniem swego stanu posiadania. Polacy zaś podejmowali próby ograniczania ich wpływów. Stale formułowano obawy o nadmierny potencjał gospodarczy bydgoszczan Niemców. Bydgoska Izba Przemysłowo-Handlowa wielokrotnie ubiegała się o subwencję na rozwój polskiego sektora gospodarczego w mieście, aby uchronić się przed dominacją Niemców. Z drugiej strony, co podkreślano w opiniach politycznych, niewielkie były szanse na ewentualne zastosowanie bojkotu niemieckich firm i sklepów, gdyż na ogół cieszyły się one u zaścidziałych bydgoszczan dobrą opinią. Niemców obwiniano jednak za próbę odmowy sprzedaży, jeżeli kupujący nie zwracali się w języku niemieckim. Trudno oczywiście wykluczyć takie sytuacje, lecz zapewne miała ona charakter sporadyczny. Lecz wzajemne stosunki cechowała atmosfera dość ostrej rywalizacji. Dla bydgoskich Niemców mocna pozycja gospodarcza i utrzymanie stanu posiadania były rękojmią materialną dla działalności politycznej. W życiu niemieckiej mniejszości narodowej w Bydgoszczy sprawą o nadzwyczajnym znaczeniu było zorganizowanie własnego szkolnictwa. W szkole widzieli ośrodek kształtowania postaw, zaszczepiania patriotyzmu, wyrabiania świadomości narodowej, poszanowania i kultywowania własnej tradycji i kultury. Nacjonalistyczny program szkolnictwa niemieckiego w Polsce był również w jakiejś mierze reakcją na postępy, jakie odnosiła repolonizacja ziem stanowiących niegdyś zabór pruski. Gwarancje dla szkolnictwa mniejszości narodowych stworzyły postanowienia tzw. traktatu mniejszościowego. Uzyskiwały one prawo zakładania, prowadzenia i nadzorowania utworzonych własnym kosztem szkół i zakładów wychowawczych, swobodnego używania w nich języka jako wykładowego, nauczania swojej religii. funkcjonowanie odrębnej niemieckiej szkoły niemieckiej lub klasy z niemieckim językiem wykładowym uzależniono, przepraszam, od liczby 40 dzieci. Szkołę można było zamknąć, gdy brakowało uczniów lub zbyt niski był jej poziom dydaktyczny i wychowawczy lub nie przestrzegano przepisów i statutu placówki. Wystarczającym powodem było także nauczanie lub wychowanie w duchu nielojalne wobec państwa polskiego. Potwierdzeniem lojalności była obowiązkowa przysięga urzędnicza nauczycieli. Wymagano znajomości języka polskiego. Niedopełnienie wymogów, a zwłaszcza wyjazdy do Niemiec, przesądziły o brakach kadrowych i zamknięciu wielu szkół. Większość nauczycieli niemieckich opuściła Bydgoszcz. Obawy administracji polskiej budziło uzależnienie szkolnictwa niemieckiej mniejszości narodowej od środków finansowych pochodzących z Niemiec albo niemieckich stowarzyszeń oświatowych, Niemieckiego Związku Szkolnego na przykład. W 1921 roku niemiecki stan posiadania w szkolnictwie był wówczas jeszcze znaczący. W rękach niemieckich pozostawało 6 szkół średnich i 18 powszechnych. Potem działało już tylko prywatne gimnazjum i 1 szkoła powszechna. W mieście panowała atmosfera swoistego antyniemieckiego rewanżu, także w dziedzinie szkolnictwa. Szczególnie wyraźna była świadomość spustoszenia, jaką w edukacji patriotyczno-obywatelskiej młodego pokolenia Polaków odegrała pruska szkoła. Zadaniem zasadniczym stało się energiczne przeciwdziałanie tym wpływom. Klimat niechęci władz i społeczeństwa miasta do Niemców zmagały również zdarzające się jednoznacznie antypolskie ekscesy. Głośna była sprawa szczególnego rodzaju wandalizmu w niemieckim liceum miejskim, gdzie podarto zdjęte ze ścian polskie godła państwowe. Napięcia wywoływało zwalnianie i zatrudnianie niemieckich nauczycieli. Tylko niewielka część nauczycieli Niemców złożyła przysięgę urzędniczą oraz dostatecznie opanowała język polski. Często więc nauczyciele o wieloletnim doświadczeniu pozostawali bez pracy. Wywoływało to oburzenie niemieckiej części mieszkańców miasta. Padały słowa ostrej krytyki, a szkołę polską Niemcy pogardliwie nazywali Ersatzschule. Proces polonizacji szkolnictwa bydgoskiego był obserwowany przez polską opinię publiczną z niezwykłą uwagą. Piętnowano wszelkie przejawy działalności szkół uznane za próby powrotu do tradycji szkolnictwa niemieckiego. Szkolnictwo bydgoskich Niemców było obszarem stałych tarć i konfliktów polsko-niemieckich. Władze miasta w zasadzie ograniczały się do wypełnienia zobowiązań międzynarodowych, kontroli i dostosowania stanu szkolnictwa niemieckiego w Bydgoszczy do potrzeb edukacyjnych mniejszości. Niekiedy jednak sięgały po preteksty i taką interpretację przepisów, która umożliwiała hamowanie rozwoju szkolnictwa niemieckiego. Politykę tę uzasadniano polską racją stanu. Drugą stroną w tych zmaganiach byli tutejsi Niemcy, oczywiście zainteresowani rozwojem własnego szkolnictwa. Wysiłek w tym zakresie podjęły mniejszościowe organizacje oświatowe, Niemiecki Związek Szkolny i Niemiecki Związek Nauczycieli i Nauczycielek. Stało się ono ważnym elementem walki politycznej na gruncie narodowościowym. Cechą charakterystyczną mniejszości zamieszkującej Bydgoszcz była jej aktywność społeczna. W szybkiej repolonizacji Niemcy widzieli główne zagrożenie dla swojego odrębnego bytu narodowego. Już w 1919 roku lokalni przywódcy polityczni mniejszości przystąpili do reaktywowania wielu możliwie różnorodnych niemieckich organizacji i stowarzyszeń realizujących ideę kultywowania własnej tradycji. Rachuby działaczy politycznych na ściślejsze podporządkowanie działalności niemieckich organizacji społecznych kręgom nacjonalistycznym okazały się trochę przesadzone. Opozycją wobec działań Zjednoczenia Niemieckiego stały się właśnie organizacje zawodowo-gospodarcze. Podkreślenia wymaga także fakt, iż kilka dużych organizacji społecznych mniejszości niemieckiej w Bydgoszczy ulokowało swoje władze centralne, ugruntowując tym samym jej pozycję jako silnego ośrodka niemczyzny w Polsce. Na gruncie bydgoskim działało kilkadziesiąt stowarzyszeń, związków i stowarzyszeń zawodowych, gospodarczych, zwłaszcza rzemieślniczych i kupieckich, jak również ściśle branżowych. Nie brakowało organizacji i instytucji o charakterze oświatowym i kulturalnym, opiekuńczo-wychowawczym, młodzieżowym i sportowym, zwłaszcza gimnastycznym i wioślarskim. Ta szeroka propozycja stwarzała okazję do realizacji nacjonalistycznych treści w różnych dziedzinach życia. W ocenie bydgoskiej mniejszości uznać należy, że powrót miasta do Polski dla zamieszkałych Bydgoszczy Niemców oznaczał kres ich dotychczasowych wyobrażeń i zasad funkcjonowania. Spadli do rangi obcej grupy narodowej. Zmiana suwerenności państwowej tych obszarów spowodowała u nich wzrost poczucia niepewności, a nawet zagrożenia. Obawy te wzmagał eksodus Niemców z Polski i szybka repolonizacja miasta. Zmusiło to bydgoskich Niemców do podjęcia działań, w których usiłowali określić i obronić swoje status quo. Główny wysiłek skierowano na konsolidowanie środowiska, skupienie Niemców w silnych, prężnie działających partiach, organizacjach politycznych, gospodarczych, społecznych, kulturalnych i tym podobne. Były to ugrupowania o zdecydowanie nacjonalistycznym charakterze, nastawione na walkę polityczną o możliwie wysoki status mniejszości niemieckiej w Polsce. Niekiedy towarzyszyły jej zakonspirowane działania nielegalne, nielojalne wobec Polski. Realizacja ambicji politycznych mniejszości wymagała znacznych nakładów finansowych. Ich pozyskanie umożliwiła ugruntowana pozycja ekonomiczna bydgoskich Niemców. Istotną rolę odegrało także państwo niemieckie. Środki finansowe z kasy państwowej Niemiec zasilały konta wielu stowarzyszeń i instytucji mniejszościowych, co uzależniało ich działalność od niemieckich donatorów i mocodawców. Ważną kwestią dla dziejów mniejszości niemieckiej i Bydgoszczy był stosunek do nich władz państwowych i samorządu miejskiego. Tuż po odzyskaniu niepodległości w mieście panowała atmosfera, jeśli Niemcom nie wroga, to na pewno nieprzychylna. Stopniowo postępująca normalizacja życia sprzyjała uspokojeniu i wyciszeniu wzajemnych tarć i sporów, tym bardziej, że liczba Niemców znacznie zmalała. Zaistniały warunki do pokojowej koegzystencji bydgoszczan obu narodowości. Interesy narodowe mniejszości pozostawały jednak w sprzeczności z polską racją stanu. Władze państwowe z uwagą obserwowały poczynania Niemców, interweniując niemal wyłącznie w przypadku naruszenia prawa. Chodziło o przypadki dywersji lub szpiegostwa. Mniejszość niemiecka cieszyła się swobodą działania, tworząc coraz to nowe stowarzyszenia i związki. Przełom w stosunkach polsko-niemieckich przyniosły zmiany w Niemczech i próby przeniesienia na grunt organizacji mniejszościowych idei narodowego socjalizmu. Pomimo podpisania w 1934 roku polsko-niemieckich deklaracji o niestosowaniu przemocy, następował wzrost nastrojów antypolskich, stosowanie izolacjonizmu narodowego. Po konferencji w Monachium w 1938 roku wzajemne stosunki Polaków i Niemców zaostrzyły się i wobec zdecydowanie wrogich zachowań niemieckich podjęto działania represyjne. Poprzedziły one agresję Niemiec na Polskę, która dała początek II wojnie światowej. Dziękuję bardzo.